pozycja najdroższa, ona już tam kosztuje powyżej 600 zł, ale też mówię fajnie, no tu już sam hamulec widać, nie jest może jakiś super szybki, ale jest bardzo precyzyjny, bardzo precyzyjny dokładnie, także... No to co? Witam was wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmie. Co tu Tomek dzisiaj przygotował? Dzisiaj przygotowałem jeszcze, żeby pokazać trzy kołowrotki z firmy Browning. Można powiedzieć, że dwa mamy typowo kołowrotki, takie fajne pod pederka, pod metodę. Jeden najtańszy, taki troszeczkę uniwersalny bym powiedział, możemy od niego zacząć. Tu mamy X-Side BF, taki kołowrotek w rozmiarze 4000. Jeden z tego zestawienia, kołowrotek z wolnym biegiem. Że tak powiem, można go używać fajnie gdzieś pod metodę, na lekko pod federa. Lub do jakiegoś tam... Ciekawy ten wolny bieg. Tak. Taki mikroskopijny bym powiedział. Mhm. Ale co mu się kołowrotek z głęboką szpulą, pod jakiś gruncik, tak samo, czy pod jakiś nawet delikatnego karpia. Kołowrotek mały, ale w miarę mocny, więc to jest taka najtańsza propozycja. 200 parę złotych od Browninga. Także tak to wygląda. Fajnie kręci. Ładny, ładny. Dokładnie. Fajny, czarny. Także na fajnym, precyzyjnym hamulcu, przełożenie 5.1. 5.1, bo tam jakie tam właśnie parametry to może. Tak, przełożenie mamy 5.1 do 1. Nawoju za jednym obrotem korbki mamy 76 cm. 5 łożysk kulkowych, 27 żyłki, akurat tutaj podaje producent, że 27 wchodzi nam 200 metrów. Jest taki, mówię, 30, tam liczmy, że to 150 jesteśmy w stanie nawinąć i mieć taki fajny młynek. Ale to z takim bym się nie bawił w 30, nie? No, chyba, że ktoś... Dokładnie, to 25-28 ja tak zawsze stosowałem, nie? Przy takim właśnie... Dokładnie. Przy takim właśnie kolorze. Taka najtańsza propozycja. Drugi mamy Black Vipera kompakta 845. Tu już kołowrotek, jak już widać, naprawdę bardzo ładny. Fajnie, solidnie zrobiony. Wygląda pięknie, nie? Wygląda, tak, wygląda bardzo ładnie. Viper, jak ten Viper, tak? Tak. Jak ten samochód, tak, nie? Jest. Oglądałeś? Oglądałem. Myślę, że większość oglądała. Tutaj mamy, tak, pojemność już trochę mniejszą, bo tu już mamy 0,20, 200 metrów nam wchodzi, czyli tu już możemy się trzymać tego, że już możemy mieć kołowrotek fajny, poddystansowe łowienie federowe, na tej szpuli troszkę płytszej, z fajnym, precyzyjnym hamulcem. Naprawdę ten hamulec fajnie działa. Wnet bym powiedział, że w miarę hamulec nawet szybki, bo skręcimy go prawie maksymalnie na raz. Czyli fajne, fajne, że właśnie idą już właśnie w takie szybkie, tak, karpiowe, że nie trzeba, kurczę, się pierdzielić, tak, tam kręcić. No i faktycznie... unikamy wolnego biegu, ta, nie? Ta. Czy dodatkowej rzeczy. Tu już mamy przełożenie wolniejsze, bo już mamy 4,6 do 1. Nawoju prawie 1 metr, także fajnie się kołowrotek prezentuje. Długa rączka. Długa, ale fajnie, bardzo, bardzo fajnie kręci. To mówię, jest dużo rozmiarów z tych kołowrotków, na pewno z Black Vipera są większe. Z tego, o ile ja się jeszcze nie mylę, to jest prawdopodobnie Black Viper, jeden model, który ma tą szpulę longcastową wysoką, czyli można go też pod karpia będzie używać. Także... Macie wyszukiwarkę, możecie śmiało lukać. Dokładnie. I jest tego wszystkiego, nie da się wszystkiego na filmie pokazać. To dokładnie. Tak ogólnie chcę powiedzieć, tak to fajnie wygląda. Tu już jest przedział, tam mówię, ponad 400 zł. Także też zachęcamy. Jeżeli ktoś szuka fajnego gdzieś tam kołowrotka pod federka, pod metodę, to do 500 zł to warto Black Vipera rozważyć. Warto, naprawdę wygląda to tak. No i mamy jeszcze fajnie kręci, delikatnie. I w sumie ostatnia propozycja, najdroższa, czyli Spera. Tu już mamy Sperę 4500. Kołowrotek prezentuje się bardzo ładnie. Piękny. Też fajnie, to już jest propozycja najdroższa, ona już tam kosztuje powyżej 600 zł, ale też mówię fajnie, no tu już sam hamulec widać, nie jest może jakiś super szybki, ale jest bardzo precyzyjny, bardzo precyzyjny dokładnie, także przydaje tutaj do okręcenia. Mało łowiłem, powiem ci, na federa właśnie, mówisz, bardziej nowoczesnymi kołowrotkami, zazwyczaj miałem tam kupowałem z wolnym biegiem, właśnie muszę potestować, bo fajne właśnie teraz poszło to wszystko w tym kierunku, żeby tak, te płytkie szpule, nie? Dokładnie. Jednak nie jest na potrzebna, nie wiadomo jak ta szpula głęboka. Tu jest jeszcze nawet płytcza, bo tu 20-150 metrów, jeszcze nie powiedziałem wcześniej. Dwa klipsy przede wszystkim, klipsy okrągłe. W Black Viperze mamy dwa klipsy,
okrągły, czy jak chcemy sobie zaklipsować tam na daną odległość, chcemy, że tak powiem, łowić punktowo, no to te klipsiki nam do tego służą. I tutaj też są. I Spera na 99% też ma dwa klipsy, też dokładnie. Ma dwa, no. Także tak to... No jest to firma na pewno, która mocno już idzie właśnie w Federa i rozwija to wszystko w tym kierunku, tak. Że idzie to ten Feder 7. Wszystko mają, że tak powiem, bo mają jeszcze odrobnicy, tam chyba kiedyś na jednym filmiku pokazywaliśmy tak tylko ten regał z tego Browninga, co mamy. Czyli mamy, mówię, od łączników, po przyponów, po koszyki przede wszystkim klasyczne i do metody, także jest tego naprawdę sporo. Także ja myślę... I wędki na pewno też. I wędek mamy tak samo. Wędki myślę, że też pokażemy w jakimś kolejnym filmie, bo tych wędek też jest dosyć sporo, fajnie rozwinięte. Pytanie do was, czy chcecie po prostu to... Tak, jeżeli chcecie zobaczyć wędki z Browninga typowo, oczywiście. Nawet pod ten sprzęcik, co tu pokazujemy, to możemy to śmiało zrobić. Także tak na szybko, taka propozycja. Fajnych kołowrotków, które warto rozważyć. Że tak powiem, wiadomo, że tam większość osób sugeruje się innymi firmami, bo to przeważnie gdzieś tam ta faktycznie Daiwa czy inne firmy, Preston i tak dalej, ale ja mówię, nie skreślam, fajne kołowrotki jak widać. Tak, trzeba kombinować. Nie? Dokładnie. Żeby nie było tego przepływu na zewnątrz, żeby wszyscy mieli to samo. Dokładnie. Tak, faktycznie może komuś się bardziej podobać taki browning. Tak, i fajnie się wyróżnia. A myślę, że tam po forach federowych bardzo fajnie się przyjął ten browning w Polsce. Tak. I łowią, ludzie łowią i naprawdę sobie faktycznie chwalą. Także ja gorąco polecam. Mówię, taki przedział liczmy, że od 250 do 600 zł to mamy. Fajnie, taki od budżetu średni, tak, i taka do miary wysokiego modelu, myślę, dokładnie. Jak najbardziej. Także co, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, oglądajcie nasze filmy, bo będzie ich coraz więcej. Coraz więcej, myślę, tak jest. Cały czas lecimy do przodu, rozwijamy się. Nowe firmy, także jeszcze tam mówię, coś nowego oprócz Mikado jeszcze też wjechało, ale to mówię, że może w swoim czasie. Dowiecie się w swoim czasie. Każdy się dowie. Także co, pięć.